Rowery na Księżycu oraz gazeta Nowe Napisy zapraszają na film Zgubiłem się w kosmosie. Dzisiaj po raz pierwszy w historii jesteśmy z kamerą na pokładzie statku kosmicznego lecącego na Księżyc. Lecimy zawieźć bardzo ważne rzeczy do naszej bazy na Księżycu. To niepowtarzalna okazja, żeby się przekonać, jak wyglądają nowoczesne loty kosmiczne z bliska. Teraz jesteśmy na mostku. To właśnie tutaj kontroluje się pracę całego statku kosmicznego. Mamy tutaj duże ilości cennego sprzętu. Radiostacje, rozkład jazdy, zegar, komputery z opcją autopilota. Jak widać na zegarze zbliża się już pora odlotu. Dlatego przydałoby się już przygotować statek do startu. No, teraz trzeba już tylko znaleźć dyskietkę z programem lotu. O! No, za chwilę powinien uruchomić się nasz automatyczny program. O! Co to jest? To nie jest automatyczny program. No jak mam teraz sterować statkiem? Co ja tym mam zrobić? Nie wiem, co to ma być. Na szczęście nasz statek kosmiczny jest wyposażony również w sterowanie ręczne. A stąd przecież w ogóle nie widać, gdzie mam lecieć. Tu. Nic nie widać stąd. Idź tam do tych radarów i będziesz mi mówił, gdzie mam lecieć. To niebieskie to jest Ziemia, a to białe to Księżyc. Dobrze wiedzieć. Jesteśmy już gotowi do startu i prosimy o pozwolenie. Wszystko wam działa? Tak, wszystko nam działa, wszystko. Nic nie mamy popsute, ani trochę. Uważajcie na siebie w kosmosie. Dobrze, będziemy. W prawo. Bardziej w prawo. W prawo. Jeszcze w prawo. Jeszcze bardziej w prawo. Mocniej. Jeszcze skręcę, jeszcze. Za daleko. Zawracaj. Dobrze, teraz w lewo. Znaczy w prawo. Ale teraz to już w lewo. W prawo! Zastanów się w końcu, w którą stronę mam skręcać, w prawo czy w lewo. To ja chyba sam lepiej trafię, chociaż nic nie widzę. Zawracaj, oddalasz się od Księżyca. Tam, ja już ciebie nie słucham. Sam prędzej trafię na Księżyc niż ty, zobaczysz. Nie, nie możesz tak robić! Zgubisz się w kosmosie! Nie! Możesz sobie mówić, co chcesz. I tak cię nie będę słuchał. Nie możesz tak bezkarnie hulać sobie po kosmosie na ślepo, nie widząc gdzie lecisz, jeszcze się gdzie rozbijemy. Uważaj, Wenus! Uważaj! Lepiej się uspokój, bo jeszcze się rozbijemy albo co. Lepiej słuchaj gdzie... Nie, leć nam do Słońca! Tak? Ja myślałem, że to Księżyc. Co ty robisz? Nie leć tam, nie! W ogóle cię nie słucham. Nie! Zginiemy w przestrzeni kosmicznej! Nie! Nie! Tak być nie będzie. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. No dobra. Koniec tego. Wracamy na Ziemię. Na Ziemię? Ale co z naszymi przygodami na Księżycu? Nie będzie przygód na Księżycu. Wracamy na Ziemię. Ale patrz, gdzie ty lecisz. To nie Ziemia, ty Jowisz. Tam. Mówię ci, że to Jowisz. Ziemia ma tylko jeden księżyc. Jowisz, Ziemia, jeden pies! Lądujemy! Co? Chcesz nas spakować na Jowisza, a nie umiejąc lądować? Tak, właśnie to chcę zrobić. Co mówiłeś? A!
wspaniale. Rozbiliśmy się na Jowiszu. Ale przecież Jowisz to jest planeta z gazu. Nie ma się o co rozbić. No, ale jednak tobie jakoś się udało. Gratulacje. Jak teraz to od siebie dostaniemy, co? No, nie wiem. Może mają tutaj jakiś sklep, jakiś dworzec albo co? Nie. Nie ma tu niczego. To jest Jowisz. Jowisz to nawet nie jest planeta. Pluton to nie jest planeta. A, rzeczywiście. A, czekaj, to może coś tu będzie. Chodź, rozejrzyjmy się. O, patrz, co tu mają. Patrz, co tu mają na tym Saturnie. Jowiszu. Na Jowiszu? Przecież na Jowiszu w ogóle nie ma takich krajobrazów. Nie ma w ogóle żadnego stałego gruntu. Na Saturnie też nie ma. To już w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy. No, to może skorzystasz z tej wspaniałej informacji i pomożesz mi się dostać na Ziemię. Proszę bardzo. Jak sobie życzę. Koniec.